Pojęcie CMOS jest używane przez KLAS do opisu wszystkich systemów, które służą do optymalizacji maszyny. Nasze ciągniki z systemem CMOS już teraz mogą pomóc operatorowi w łatwiejszym podejmowaniu ważnych decyzji, takich jak balastowanie i ciśnienie w oponach, ale także ustawienia ciągnika i maszyny towarzyszącej. Powstaje jednak pytanie, co daje to doświadczonemu operatorowi podczas codziennej pracy? Chcemy to ustalić razem z niemieckim towarzystwem rolniczym, DLG. Nazywam się Tom Zajer, jestem menedżerem produktu do spraw ciągników w firmie KLAS. Chcemy razem z DLG wykazać, że CMOS wspiera operatora. Dlatego zaprosiliśmy tutaj klientów z całej Europy. DLG weźmie udział w tym teście jako niezależny arbiter. Do celów testu wyposażyliśmy dwa ciągniki KLAS w naszą technikę pomiarową. Podczas przejazdów testowych dokumentujemy wilgotność gleby, mierzymy głębokość pracy i oceniamy osiągniętą jakość pracy przyrządów do uprawy gleby. W teście porównujemy zużycie paliwa w litrach na hektar z użyciem i bez użycia CMOS u wielu operatorów. W odpowiedzi na nasze wezwanie do pojedynku CMOS, do praktycznej rywalizacji zgłosiło się wielu kandydatów. W teście porównawczym nadzorowanym przez DLG wzięło udział w sumie 10 uczestników z 4 krajów europejskich. Do końca nie jestem pewien, ale myślę, że dzięki zdobytemu doświadczeniu mogę pokonać system KLAS CMOS. Jestem ciekawy, jak wyjdzie porównanie CMOS. Mam nadzieję, że uda mi się pokonać system. Powiedziałbym tak, mogę to zrobić. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Chyba jestem lepszy od programu. Na początku testu każdy z uczestników mógł według własnego uznania przygotować swój zestaw roboczy, ciągnik i kultywator. Celem była jak najwyższa wydajność pracy. Jedynie głębokość pracy była narzucona. Szybko okazało się, że nasi testerzy to prawdziwi profesjonaliści, a przede wszystkim za wszelką cenę chcieli być lepsi niż CMOS. Die DLG erfasst die Daten während der Fahrten. DLG rejestrowała dane podczas wszystkich przejazdów. Obejmują one zużycie paliwa i wydajność z powierzchni, a także warunki i jakość pracy. Zarejestrowaliśmy parametry testowe, takie jak zużycie paliwa w litrach na hektar bez użycia CMOS. Następnym krokiem jest jazda wszystkich operatorów testowych z CMOS z rejestracją tych samych parametrów testowych. W drugiej części testu CMOS będzie musiał się wykazać. Uczestnicy jeżdżą z domyślnymi ustawieniami, używając okna optymalizacji systemu CMOS. A więc można poczuć względną różnicę, na pewno w kwestii obniżania obrotów silnika. W końcu widać, ile jeszcze tak naprawdę można osiągnąć dzięki elektronice. Ciekawym było to, że tak podstawowe rzeczy jak docisk silnika, balastowanie i ciśnienie w oponach tak mocno wpływają na jakość pracy i co za tym idzie spalanie maszyny. To było łatwe do zrozumienia. Jeśli coś nie było jasne, system podawał Tobie wyjaśnienia, pomagając zrozumieć, dlaczego teraz warto zmienić to czy tamto. Cała praca z systemem była bardzo intuicyjna i bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Tak bym to określił. Tak, system jest dobry. Tak, system jest dobry. Jeśli chodzi o ustawienia, które dzisiaj rano sam wybrałem, teraz, po tym jak korzystałem z CMOS, jestem przekonany, że CMOS był bardziej wydajny niż moje ustawienia. To dla ciągników KLAS i dla przyszłości rolnictwa prawdziwa innowacja. Inżynier do spraw testów Georg Schuchmann i menedżer produktu do spraw ciągników KLAS Tom Zajer po raz kolejny pozytywnie podkreślają kwalifikacje zawodowe uczestników i ich osobiste przygotowanie do testu. My jako DLG jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu testów. Mieliśmy bardzo doświadczonych rolników jako operatorów i jesteśmy bardzo ciekawi analizy i wyników. 3 dni jazd testowych za nami. Wszyscy uczestnicy bardzo dobrze się przygotowali, przez co CMOS stanął przed prawdziwym wyzwaniem. Po końcowej kontroli CMOS jako pierwszy system wspomagania operatora uzyska certyfikat DLG.
DLG przyznaje systemowi CEMOS znak jakości DLG Anerkannt, uznany przez DLG jako pierwszemu systemowi wspomagania operatora ciągnika, który podnosi całkowitą wydajność. Chodzi tu o zużycie paliwa na powierzchnię i wydajność pracy z powierzchni, i to przy możliwie stałej jakości pracy. Żaden z uczestników nie był bardziej wydajny niż CEMOS. Podczas testu zmierzono do 16,8% mniej zużytego paliwa. Niemal wszyscy uczestnicy mogli dodatkowo zwiększyć wydajność z powierzchni. DLG ustalił potencjał wzrostu wydajności z powierzchni sięgający nawet 16,3%. Nasi uczestnicy należą do najlepszych operatorów, jakich znamy. Ale nawet najlepszym może pomóc inteligentny system wspomagania, który zapewni optymalne rezultaty podczas każdego długiego dnia pracy. Operatorzy z pomocą CEMOS są nie do pobicia.